Cześć. Dzień dobry, jak się macie? Jak poranek? Cześć Jarku. Cześć Agusia. Dzisiaj jest czwarty poziom. Czwarty poziom świadomości. Smutek albo inaczej żal. Żal jest, wizja życia w tej energii jest tragiczna. Bóg jest lekceważący. Głównym uczuciem jest ubolewanie. I proces, który się pojawia, to jest zniechęcenie. Żal wibruje na poziomie 75 logów. A więc jest już bardzo wysoko, prawie 100. 100 to jest połowa. 100 to jest strach. Przypomnę, na samym dole jest wstyd, potem jest wina, potem jest apatia. Między wstydem a winą jest 10, między winą a apatią jest 20 różnicy, ale pamiętamy o tej skali logarytmicznej, czyli o tym, że to się tak niejednorodnie, nieliniowo, tak, wznosi. A między apatią a żalem jest aż 25, czyli to już jest, można powiedzieć, całkiem wysoki poziom, jak na tę niską część tabeli, jak na tabelę poniżej 200, tę część. To jest postawa, która traktuje przygnębienie jak ocenę. Dojmującą emocją jest właśnie ten smutek, ten żal. Człowiek musi ponieść za swoje życie, właśnie być oceniony, być też ukarany. Na poziomie żalu smutek widzi się wszędzie. Wiadomo, że te pola atraktorowe się przyciągają. Jeżeli jesteśmy w żalu, to mamy bardzo dużo żalu obok siebie. Jeżeli jesteśmy w apatii, to spotykamy apatię, albo ją przyciągamy. I żal jest pogrzebaniem życia w pewnym sensie, ale więcej energii jest z nim niż w apatii. Przede wszystkim żal już można uwolnić techniką uwalniania, o której była mowa. Ja wam jeszcze dzisiaj przypomnę. Muszę się poprawić, żeby mi było wygodnie. Nie mam dzisiaj żadnego... No mam łańcuszek taki, który sobie kiedyś sama zrobiłam, ale żadnej biżuterii. Żal jest to poczucie, że sprawy są zbyt trudne. Nigdy nie zdołamy im sprostać, że jesteśmy niekochani, nie zasługujemy na miłość. Takie poczucie niezasługiwania, smutek po stracie. Jest zawsze, marnujemy, zmarnowaliśmy całe swoje lata, swoje życie zmarnowane zostało. Takie przeświadczenie właśnie straty, smutku dojmujące jest. Uczucie takie też towarzyszy temu samotność, no bo jak smutek, jak strata, to
to samotność, opuszczenie. I takie przeświadczenie, gdybym tylko mogła cofnąć czas, gdybym tylko mogła coś tam zrobić, czy mógł. Jest to smutek, ubolewanie, poczucie właśnie bycia opuszczonym, cierpienie, bezsilność, brak nadziei, nostalgia to może być, melancholia, depresja też się wtedy pojawia, takie elementy. Jest tęsknota, takie poczucie bezpowrotnej straty czegoś. Złamane serce, udręczenie, rozczarowanie, pesymizm. I takie poczucie, że nigdy przez to nie przejdę, to jest zbyt trudne. Starałem się, ale nic nie działa. Poczucie, że się jest wystawionym na ból i cierpienie, tak? To jest takie, no, dojmujące. Mamy wtedy ogromną potrzebę pomocy z zewnątrz, sięgamy po tę pomoc, więc to już jest bardzo fajne, prawda? Bo przy apatii w tych niższych poziomach nie mamy siły, nie mamy chęci sięgać po pomoc, a przy żalu już sięgamy. I nie jesteśmy sami w stanie nic z tym zrobić, ale mamy przeświadczenie, że ktoś nam pomoże. To jest oczywiście jeszcze cały czas taki trochę niski, złudne przeświadczenie, złudny poziom, ale tak jak mówię, no już jest taka nutka nadziei, że coś się zmieni, bo jednak ta pomoc może nadejść. Szczególnie mężczyźni mają skłonność do ukrywania swoich uczuć, takich uczuć jak właśnie żal i smutek, no i to się może w nich odkładać i prowadzić do tych niższych stanów. Dlatego, Aga, popatrz, co się kryje za tą apatią w Twojej rodzinie. Czy też w rodzinie męża. No może tam jest właśnie smutek, żal, strata. Jakaś głęboka strata. I przewlekły żal, którego doświadczamy z powodu jakiejś straty, no właśnie doprowadza do akceptacji tego stanu emocjonalnego, że jakby zostajemy w tej stracie, tak? Zostajemy w niej, zatrzymujemy się w niej. Jest to też takie bardzo silne pole atraktorowe, które przywołuje. Jakby jedna strata przyciąga drugą stratę. Jeden smutek przyciąga drugi smutek. Powód do smutku się kumuluje. I nie mamy takiego wewnętrznego przyzwolenia, żeby ten żal się skończył, żeby ten smutek się skończył. Mamy też żal do Boga, mamy żal do wszechświata, mamy żal do innych ludzi. Ale z czasem żal się wyczerpuje, to jest dobra wiadomość. Żal się z czasem wyczerpuje, jeżeli mu pozwolimy, jeżeli go sobie uświadomimy i jakby zaczniemy go delikatnie uwalniać, świadomie, uświadomimy sobie, czyli pojawi się ta świadomość, to można z żalem bardzo fajnie popracować, można żal puścić. Taki fakt, że żal mija, no bo smutek po stracie mija, tak? W którymś momencie żałoba mija. I żal właśnie pozwala nam to, daje nam to gotowość. Jeżeli mamy takie poczucie, że żal mija, to da nam to gotowość i odwaga do tego, by się z tym skonfrontować. Jeśli się nie będziemy opierać i całkowicie się poddamy, to wtedy on minie. Znaczy, to nie jest takie poddanie się, że niech na mnie spływają wszystkie smutki, ale takie świadome przyjęcie tego smutku, uwolnienie go. Tutaj jest napisane, że uwolni się w ciągu 10-20 minut. Jeżeli wykonamy tą technikę uwolniania, to w ciągu 10-20 minut ten smutek się uwolni. I po prostu trzeba to robić no, jak najczęściej, najlepiej codziennie. Uwalniać ten smutek, uwalniać. No i on w którymś momencie odejdzie i jeżeli się dobrze z tym skonfrontujemy i uwolnimy go do końca, to nie będzie wracał tak często, bo czasami się pojawi, tak? No smutek jest naturalny, żal po stracie też jest naturalny i to nie jest tak, że coś było i nagle przestanie istnieć, już nigdy nie wróci. Czasem będzie wracało, ale jak już wiemy, jak to działa i wiemy, że możemy uwolnić ten smutek, ten żal, to po prostu będziemy robić. Ból tego smutku
jest związany z utratą więzi. To jest taka strata, która się wiąże z utratą więzi. Dlatego jest ona bardzo dojmująca. To nie jest zwykłe stracenie, nie wiem, rowera, tak? Tylko stracenie więzi. Więzi czegoś, co za tym stoi. Takiego głębokiego poczucia, które nam to dawało. Ta coś, co straciliśmy, czy ten człowiek, czy ta rzecz. I tutaj to, czego się zrzekamy na tym poziomie, to jest tak naprawdę przywiązanie, czyli przywiązanie do tej więzi, jakby zgodzenie się na stratę, utratę więzi. To bardzo trudne jest, przynajmniej się wydaje trudne, tak? No bo przywiązanie towarzysza nam całkowitą, jakby przywiązanie nam daje takie poczucie i też istnienia nieraz, jest, no, wydaje się być naturalne, natomiast ono nas więzi. I dopiero kiedy te straty następują, mamy szansę na rozwój. I jak mi ktoś mówi, że tyle w życiu stracił i traci, i jak sama sobie to mówię, to tak naprawdę mogę sobie wtedy powiedzieć: słuchaj, ale za tym stoi wielka szansa. To od ciebie zależy ponownie, co ty z tym zrobisz, tak? Czy przywołasz ten smutek, żal, zamkniesz się w nim, bo jest taka tendencja, i właśnie spadniesz na niższe te poziomy do apatii, albo nawet do winy i potem do wstydu. I totalnie, albo prawie całkiem odetniesz się od życia, czy też potraktujesz to jako zmianę, jako szansę na zmianę. I warto to sobie uświadamiać i przypominać, że ten smutek, który nas spotyka, te straty, ta utrata więzi, to jest szansa. Szansa na to, żeby się wznieść. To jest pożegnanie czegoś starego, tak? Czegoś tego właśnie, do czego byśmy przywiązani. I na etapie duchowego rozwoju zawsze będzie nam towarzyszyć żal w którychś momentach, bo ta strata następuje. Żegnamy się ze starymi nawykami, ze starymi przyzwyczajeniami, ze swoim starym sposobem, ze swoim starym ja i tworzymy nowe, budujemy nowego siebie, tak? Nadajemy mu nowy kształt. Czasami go lepimy wręcz, może nie od nowa, ale bardzo, bardzo, bardzo zmienione jest to nasze nowe życie, nowi my. Kiedy sobie uświadomimy to, że żal, smutek umożliwia zmianę, rozwój, to wtedy służy wewnętrznemu przystosowaniu i właśnie temu, żeby wzrastać. Oczywiście umysł pogrąża się w żalu, chciałby cofnąć tę zmianę, chciałby wrócić do starego, bo się tego nauczył, i też pojawia się potem strach, ale to jest już wyżej dużo. Na tym poziomie jeszcze tego strachu nie czujemy, natomiast ten smutek jest. I żal, strata, jak każda sytuacja w życiu, mogą być postrzegane właśnie dwojako i to od nas, jak już powiedziałam, zależy. I też takie przywiązanie do mieć i moje, to są takie elementy, które to poczucie straty wzmacniają, że ja coś mam, tak, i że to jest moje, że ja mam, nie wiem, kogoś mam, kogoś, ktoś jest mój człowiek, moja osoba jakaś, z którą gdzieś tam byłam. Tutaj nie chcę nazywać tego, no bo nawet nie wiem, no moja mama, mój tata, mam dom, mam pracę i ją straciłam, miałam partnera i go, czy męża i go straciłam, tak? Wraz z tym, kiedy się od tego mieć i moje uwalniamy, również transformujemy stratę, tak? I polega ten proces uzdrawiania, takiego wychodzenia ze straty, przede wszystkim na braku oporu. W tym przypadku jest to skuteczne, bo w przypadku apatii brak oporu nie będzie skuteczny. Spowoduje, że się jakby pogrążymy jeszcze bardziej w tej apatii. Natomiast jeżeli mamy już smutek, żal, to ten brak oporu pomaga. I technika przepracowania jest prosta, tak jak ogólnie technika uwalniania. Przede wszystkim zatrzymaj sobie to uczucie, tak? Zatrzymaj w sobie uczucie, mocno skup się na nim, jeżeli ono przyjdzie, takie uczucie żalu, uczucie smutku. Uświadam sobie cały ból, który wynika z oporu, z tego, że się opierasz, że jakby mówisz temu nie.
bo cierpienie się właśnie bierze z przywiązania. Jeżeli ten opór będzie, to to przywiązanie będziemy wzmacniać. I na chwileczkę się poddaj tym uczuciom, poddaj się temu uczuciowi, uczuciu smutku, poczuj je w sobie, pobądź sobie z tym chwilę. Te uczucia smutku pojawiają się falami, tak? Przychodzi smutek, żal, przychodzi, odchodzi, przychodzi smutek, żal, odchodzi. Czasem się pojawia w tym gniew, czasem się pojawia w tym strach, czasem się pojawia zniechęcenie, już więcej tego nie będę robił, to nic nie da, taka apatia, tak? Właśnie. I jeżeli będziemy sobie te uczucia uświadamiać i będziemy po prostu z nich, to one będą tak falami przychodzić, odchodzić. I wtedy poproś Boga o pomoc i poddaj Jemu swoją własną wolę. Powiedz, oddaję Ci, Boże, tutaj działanie, tak? Proszę Cię o pomoc i oddaję Ci działanie. I przygotuj się na przetrzymanie tego całego procesu związanego z nim cierpienia. Musisz mieć świadomość, że to potrwa, tak? Że to nie jest tak, że pyk i się uwolni. Czasami tak. Znaczy w tym jednym momencie tak, ale czasami trzeba to uwolnić po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty. Ale proces samego uwolnienia powinno się odczuć natychmiast. Czyli jakby, jeżeli ten opór zniknie, to cały proces ulegnie transformacji, tak? Najważniejsze jest zaufanie tutaj znowu, czyli ale też poddanie Bogu swojej własnej woli. Zgadzam się na to. Proszę Cię o pomoc w przejściu tego procesu i zgadzam się na niego. Twoja wola. Przy czym pamiętajcie, że to nie jest taki Bóg kościelny. Nie jest to Bóg tych niskich poziomów, który często nam się w kościele, no właśnie, ja też tego szukam cały czas jakoś. Bóg w kościele to jest taki gardzący, pamiętliwy, potępiający, lekceważący. Właśnie w żalu to jest Bóg lekceważący, tak go pojmujemy. W strachu to jest Bóg karzący, w pożądaniu to jest Bóg, który nam odmawia czegoś. W złości to jest Bóg, który się mści. W dumie to jest Bóg, który jest obojętny, to już jest wysoki poziom. Bo kiedy się pojawi odwaga, Bóg jest zezwalający. Kiedy jest neutralność, Bóg jest umożliwiający. Kiedy jest ochota, Bóg jest inspirujący. Kiedy my jesteśmy na etapie akceptacji, Bóg jest miłosierny. Kiedy na rozsądku, Bóg jest mądry. Kiedy w miłości, Bóg jest kochający. Kiedy w radości, Bóg jest jako jedno postrzegany. Kiedy jesteśmy na etapie pokoju, Bóg jest wszechistniejący. Na najwyższym etapie oświecenia Bóg jest jaźnią po prostu. Jesteśmy my wszyscy razem tym Bogiem. I poszukajmy tego Boga wyżej, żeby do Niego się zwracać. Nie do Boga karzącego, lekceważącego, gardzącego, mściwego. Nie, no to nie jest... To nie jest... To jest Bóg postrzegany na pewnym poziomie, ale On nie ma tych cech. Nie ma żadnej z tych cech, bo nic by Mu z tego nie przyszło. Jak się przyjrzymy temu, czy takie zachowanie cokolwiek w życiu daje na dłuższą metę, to zobaczymy, że nie. No jeżeli Bóg jest mądrością, to czemu miałby być, zachowywać się, czuć, być w taki nierozsądny sposób, tak? Nie, właśnie niemądry. Możesz się modlić, zwracać do najwyższej miłości. Ja się też zwracam do najwyższego źródła, do tej jaźni. Nieraz mówię najwyższe źródło, albo mówię najwyższa miłości. Wtedy jest mi łatwiej, bo Bóg nie jest jakąś osobą. To my sobie go tak personalizujemy, prawda? Natomiast to nie jest osoba. To jest coś, czego nie umiemy sobie na tym etapie wyobrazić. No i to jest piękne. Że właśnie jest coś mocniejszego, większego od nas. Nie musimy być zawsze silni. Możemy się poddać. Jest ktoś, kto się nami zaopiekuje. Coś, co się nami zaopiekuje. To jest niesamowicie uwalniająca myśl, że ja trzymałam kontrolę w moim życiu bardzo długo, bardzo. Dopiero od kiedy poszłam na terapię, to było w 2013 roku. Dopiero wtedy, czyli nie wiem, 8 lat temu, zaczęłam powolutku puszczać kontrolę.
terapeutka mi wtedy powiedziała taką ważną rzecz. Powiedziała mi, no ja już byłam na etapie odchodzenia od mojego męża, ale ona powiedziała mi, że czemu nie pozwolę mojemu mężowi na działanie? Pozwolić mu być mężem, pozwolić mu być ojcem dla naszego dziecka. A ja cały czas kontrolowałam, pilnowałam, miałam swoją wizję, jak to powinno wyglądać. Kontrolowałam też siebie, nie słuchałam swojej intuicji, czasami tak, ale ona była bardzo mocna, ja miałam bardzo rozwiniętą intuicję, jako nastolatka, aż do przesady, empatię, tak, ogromnie, wszystko to pozabijałam. No właśnie, i ta kontrola, i potem sobie uświadomiłam, że jest coś większego ode mnie. I to pozwoliło mi puścić tę kontrolę, że to nie zależy ode mnie, i bo i tak zobacz, ile jest rzeczy w życiu, które od ciebie nie zależą. Ty próbujesz to trzymać, ale widzisz, że to się nie udaje. Więc po co to trzymać? Trzeba zaufać, nie? Ufność, tak? Ufność. Dla kontroli przeciwwagą, można powiedzieć, taką ratunkiem jest ufność, zaufanie. Takie poczucie oddaję to tobie, nie? Tylko trzeba mieć właśnie wizję tego Boga jako miłości. W ogóle mieć wizję Boga, tak? To jest to, o czym pisałaś przed chwilą. Trzeba, nie ma tego Boga, nie? Trzeba go znaleźć, poszukać. Ale jakby to powiedzieć, w każdym z nas jest ta cząstka boska, tak? Właściwie to jest ogromna część boska, tylko przyklepaliśmy, odsunęliśmy sobie gdzieś na bok i mówimy, nie, teraz my tu rządzimy. Podświadomość się rozpanoszyła, ona miała swoje przeżycia, mnóstwo przeżyć poprzednich w dzieciństwie, to już w tym życiu, a wcześniej w każdym poprzednim czy też przyszłym życiu zbierała te doświadczenia, no bo czas nie jest liniowy. I skoro tak, to no to ona nam to jakby przykryła, tą naszą duszę, przykryła nam trochę Boga. Ale On cały czas w nas jest. Ta miłość, to źródło, radość, szczęście, to dobro. Tak jak umiesz poczuć najmocniej, dla ciebie największe wartości, to tam go sobie ustaw, tego Boga. W największych dla ciebie wartościach, bo może to jest trochę tak jak z prawem przyciągania, z pieniędzmi. Jeżeli będziesz prosić o to, manifestować sobie, że zarabiasz milion, to ten milion do ciebie nie przyjdzie, bo twoja podświadomość nie jest w stanie go sobie wyobrazić. Ale jeżeli powiesz sobie, zarabiam 10 tysięcy miesięcznie, lekko i przyjemnie, to jest dla ciebie może wyobrażalne, jeżeli zarabiasz teraz powiedzmy 5 czy 8. Jeżeli sobie powiesz, zarabiam lekko i przyjemnie 25 tysięcy miesięcznie, to też może jest dla ciebie do przyjęcia. Więc musisz sobie tak tego Boga zobaczyć, żeby on był dla ciebie możliwy. Nie? Przy czym tam taką tabelkę dałam też na grupie z tym Hawkinsem, chyba dawałam, nie? Poziomy świadomości. To popatrzcie na to, bo tam jest właśnie ta kalibracja podana i żeby nie widzieć tego Boga w tych niskich wibracjach. To jest bardzo ważne. Przynajmniej, żeby to był Bóg zezwalający. Bóg, który zezwala tobie być sobą. Bóg, który daje ci wolność, daje ci odwagę bycia sobą. To jest najniższe, co możesz przyjąć, żeby się do Niego podnieść, tak? Ale może to być... Nie, nie jest. Jest bardzo dobrze z tobą, kochanie. Może być to na przykład Bóg, który umożliwia, Bóg, który inspiruje, Bóg, który czeka na ciebie, tak? Bóg, który wybacza, Bóg, który jest mądrością, który jest miłością, który jest jednością i który jest wszechistniejący, który jest jaźnią niewyobrażalną. Więc takiego Boga sobie szukajmy i do Niego się zwracajmy, kiedy mówimy, kiedy prosimy o pomoc i poddanie Mu swojej woli. Tak? Przynajmniej tak, przynajmniej jakby no, najwznioślej jak potrafimy. Tę wzniosłość czujemy w sobie, bo od razu czujemy takie wzruszenie. Jak ja to mówię, kiedy mówię o tym Bogu, to czuję taki wewnętrzny uśmiech, wzruszenie, taką miękkość w sercu, ciepło w sercu, łaskoczą mnie wewnętrzne kąciki oczu, tak przyjemnie, tak? Jest takie poczucie, czuję tutaj promieniowanie z szyszynki, czuję promieniowanie z grasicy, czasami takie lekkie drżenie w ciele. Można te emocje poczuć, też uwrażliwić je na swoje ciało, bo ono do nas mówi.
ona do nas mówi i jeżeli to uczucie jest przyjemne, które przychodzi, to znaczy, że to jest dobrze, w dobrą stronę idziesz. A jeżeli to ono cię dołuje, jakby obniża, wprowadza w stan, kiedy ci się nie chce, takiej katatonii, właśnie apatii, nawet katatonia to bardziej jest ten wstyd, to znaczy, że to nie ta droga, no nie, nie ta droga. Na tym etapie, na którym teraz jesteście, bo jesteście tutaj, to już umiecie to zrobić, no bo tak to by was tu nie było, prawda? Więc no, zatrzymać to uczucie, poddać się mu z myślą o uwolnieniu, o tym, że chcemy go uwolnić. Nie poddajemy się temu, żeby w tym utkwić. Trzeba te intencje jasno wyrazić. Intencją jest uwolnienie się. Intencją jest uwolnienie tego uczucia, tej emocji. Uwolnienie jest intencją. I wyrażenie intencji, że chcę wzrastać, chcę oddać to Bogu. Bogu miłosiernemu, Bogu mądremu, Bogu kochającemu. Bogu, który jest wszystkim i którego cząstką jestem. Który jestem po prostu. To jest intencja nasza, tak? Chcę to takiemu Bogu oddać, to. Puszczam już tę kontrolę. Niech On to zrobi za mnie. Uczyłam się przez ostatnie 2 lata takiej myśli, że Bóg ma dla mnie zawsze coś lepszego. Jeżeli przychodzi strata, jakakolwiek, to może być pierdoła w życiu. Coś ci nie poszło. To też już jest strata, tak? Coś poszło nie po twojej myśli. To pomyśl sobie, Bóg ma dla mnie coś lepszego. I to jest takie fajne, no. Czasami trudne, bo jeżeli nie uwolnisz tego smutku, to poczucie, że Bóg ma dla ciebie coś lepszego jest no trudne do przyjęcia, tak? Jeżeli jest to no, strata jakiegoś istnienia, tak? To, ale z drugiej strony zawsze możesz popatrzeć, że to, co straciłeś, to też jest dla ciebie po to, żeby coś przeżyć, przerobić. Wszystko, co się w naszym życiu zdarza, jest dla naszego dobra. Trudno to w to uwierzyć, ale to jest, jakby ja to już mówiłam i na Koweju, i tutaj to mówię, naturalną cechą człowieka jest wzrastanie. Tempo tego wzrastania może być różne. I na tym etapie, w tym czasie wzrastania możemy upadać do tych niższych wibracji, potem znowu się podnosić, ale tak czy siak my się wzniesiemy. My się wzniesiemy, bo naturalną tendencją człowieka jest bycie przy Bogu właśnie, bycie Nim, w Gim. Wrócenie do źródła, połączenie się. Ja mam takie, nie wiem, czy też takie macie czasami tęsknoty, chcę do domu. Mi się to pojawia od wielu lat już. Bardzo dawno takie, chcę do domu. I ten dom to nie jest tutaj, to miejsce. Nie, chcę wrócić do domu. Ale mam też, kiedyś się spieszyłam z tym, kiedyś miałam żal, że nie mogę tego zrobić, że w ogóle trzeba coś jakieś przerabiać i tak dalej. Tak naprawdę, to też jeszcze powtórzę, nie trzeba niczego przerabiać w życiu. Nie ma żadnej kary, nie ma żadnego długu do spłacenia. To, co teraz mamy, to jest szansa, żeby wzrastać. To nie jest po to, żebyś spłaciła jakieś długi, żebyś odrobiła krzywdy wyrządzone kiedyś. To jest szansa, żeby się wznieść na ten poziom bliżej Boga. Nie? Okej, i na koniec taka tabelka, która porównuje te emocje przyciągania i odpychania, te cechy. W żalu mamy przylgnięcie, ale jeżeli chcemy wyjść, to odpuszczamy. Jest życie przeszłością, a jeżeli chcemy wyjść, to życie teraźniejszością. Jest odwracanie kota ogonem i odwracanie siebie. A na poziomie mocy jest to akceptowanie. Na poziomie żalu targujemy się z Bogiem. Ojejku, jak ja to wiele razy robiłam. Miałam taką moją wymyśloną, dobrą panią i mówiłam, słuchaj, zrobię to i to i to, jak uzdrowisz mi tego kota, albo jak się w moim życiu to i to zmieni, to ja wtedy oddam ci coś tam. Targowałam się z tym Bogiem, słuchajcie, cały ciągle. Jak już go zobaczyłam, to się z nim targowałam. A tutaj po prostu akceptowanie ograniczeń, akceptowanie tego, że swojego własnego bagażu, to jest tak naprawdę zaakceptowanie siebie, swoich dawnych wyborów. Już nie masz na to wpływu, po co siebie samego dalej karać?
nie ma to sensu. Po prostu przyjmij to, że kiedyś dokonałeś takich wyborów, było ci to potrzebne. Nie musisz teraz wiedzieć po co, ale możesz to już puścić. Nadzieja na zmianę, a z drugiej strony poddanie się. Postrzeganie straty, a z drugiej strony postrzeganie możliwości dokonania kroku naprzód. Odmowa, zaprzeczenie jest w stracie, w żalu. A tu jest przepracowanie. Złość i uraza, a znowu akceptacja, nie? Ta akceptacja tutaj się pojawia. Obwinianie siebie, zaakceptowanie ograniczeń. Nie byłam w stanie tego zrobić, po prostu. Nie udało mi się, bo nie byłam w stanie. Akceptuję, idę dalej, nie? Poczucie pustki, zastępowanie nowymi wartościami. To jest bardzo ważne, bo jeżeli my podświadomość uczymy czegoś, znaczy jakby uwalniamy się od starych wzorców, to trzeba dać coś nowego. Dlatego ta nasza nowa wizja powinna się pojawiać, trzeba ją budować. I to jest piękne, że jest dodatkowo kowej, bo można dzięki niemu trochę budować też siebie na nowo. Nie każdy korzysta z tego, ale jak widzę, to większość osób, które jest tutaj rano, jest też wieczorem na tych kowejowych spotkaniach, 2 razy w tygodniu. Więc to jest fajne, bo można właśnie, jeżeli my dokonujemy głębokiej zmiany wewnątrz siebie, to trzeba dać coś podświadomości w zamian. Ona musi dostać coś nowego, jak dziecko. Zabierzesz dziecko zapałki, to mu dajesz inną zabawkę, tak? Która będzie dla niego bezpieczna. Nie? Zabierasz dziecku garnek, którym hałasuje na maksa, nie daje ci żyć, to daj mu delikatne dzwoneczki do zabawy, tak? Moja podświadomość się uwielbia. Jak tylko zaczynam grać, to jak koty się pojawia. I dlatego właśnie o tym mówię. Zastępowanie nowymi wartościami, żeby nie było tego poczucia pustki. Tak, bardzo się układa. Jeszcze pewnie macie jakieś swoje dodatkowe procesy, bo to nie jest tak, że tylko tu jest jeden, prawda? Ale w życiu się pojawiają nowe rzeczy. Po to właśnie, żeby te zmiany umożliwić. Żeby to wzrastanie było możliwe. Jest też takie poczucie bycia zmniejszonym, ale tutaj pojawia się rekompensata. Ta strata nie powoduje, że jesteśmy o czymś okrojeni, zmniejszeni. Bo właśnie wpuszczamy wtedy coś nowego. Wpuszczamy nowe wartości, nowe istnienia. Zrównoważenie innego lub tamtego ze źródłem szczęścia, czyli to jest to, co w koweniu mówimy, że szukamy siebie na zewnątrz, szukamy swojej wartości na zewnątrz, swojego szczęścia na zewnątrz. Tutaj na tym etapie już możemy poczuć, że to jest w nas, od nas zależy, tak? To jest, w nas jest poczucie szczęścia tak naprawdę. No właśnie, zależenie od czynników zewnętrznych, z kolei tutaj mamy poleganie na sobie w tych wyższych poziomach. Opór, przekraczamy ten opór, opór na zmianę, tak? Melancholia, no to tutaj wprowadzamy nadzieję. Jeżeli cofiemy się w czasie i wypominki robimy, to zróbmy ruch ku przyszłym możliwościom, zobaczmy, co możemy zrobić później, dalej. Emocjonowanie, minimalizowanie. Poszukiwanie współczucia, z drugiej strony samowystarczalność. Czyli jeżeli sięgamy po pomoc z zewnątrz, to kolejnym krokiem będzie samowystarczalność. Unikanie, kontrola, to akceptowanie i przepracowywanie. Na kontrolę dobrze jest pójść na psychoterapię, ale nie trzeba. Jak ktoś ma jakieś swoje urazy, swoje niechęci, to nie trzeba. Natomiast dzieciństwo jest na pewno dobrze przepracować, a tam jest ta kontrola. Jak byłam dzieckiem, to sikałam, posikiwałam się. I to był powód, właśnie, bo to jest to uczenie kontroli. Na pierwszym etapem w życiu dziecka jest wymuszanie na nim kontrolowania swoich fizjologicznych jakby odruchów. I jeżeli dziecko jest gotowe, to załapie, a jeżeli nie jest gotowe, to będzie miał przymus kontrolowania, zadziała odwrotnie. No i ta kontrola się potem będzie utrzymywała. No to było takie trudne doświadczenie dla większości dzieci. Postrzeganie straty jako pewnej stałej, postrzeganie straty jako tymczasowej, to jest coś, co przemija. Też ogólnie zobaczenie, że życie jest przemijające, że wszystko, co się pojawia, to znika. Każda myśl się pojawia, znika. Nie ma nic trwałego w naszym życiu poza duszą, poza Bogiem, poza dążeniem ku górze, umownie, tak? No postrzeganie tego źródła szczęścia na zewnątrz po raz kolejny się tutaj pojawia, więc postrzeganie źródła szczęścia wewnątrz siebie.
poczucie, że coś jest niezastąpione, a tutaj mamy takie, możemy właśnie to oddać Bogu. Życie pełne problemów, ale nie, może być życie pełne rozwiązań. Zgorzknienie, to tutaj mamy wiarę i nadzieję. I taki to jest ten smutek i żal. Oby było jak najmniej tych strat w naszym życiu, a te, które są, abyśmy umieli przetransformować na coś nowego, przyjąć jako lekcję, jako szansę na pozbycie się też starych rzeczy. To jest nasze przywiązanie, daje wartość czemuś. Nasze przywiązanie daje temu wartość. Ja tu jeszcze raz przywołam Isi, to jest niesamowite, że ona się w tym tygodniu przeniosła, że ona poszła w tym tygodniu dalej. Akurat teraz, kiedy pojawiają się te tematy, tak? Wstyd, wina, apatia, smutek, to są wszystko procesy, których doświadczam, tak? Oczywiście właściwie doświadczyłam je wszystkie naraz, można powiedzieć. I dzięki temu kotkowi, dzięki Isiakowi, mogę to znowu puścić, tak? Mogę powiedzieć, to nie była moja wola, tak? To była wola czegoś wyższego. Isi spełniła swoją rolę. Nasza umowa dobiegła końca. Jej umowa tutaj z ziemią dobiegła końca. Mogła pójść do źródła. No. I właśnie tutaj jest to, ta zgoda, nie? Pojawia się zgoda na to. Dopóki się nie będziesz zgadzać na stratę w swoim życiu, dopóty ona będzie rosła. Dopóty będzie coraz większa. Zgodzić się na stratę jest bardzo trudno. Ale nie jest to niemożliwe. Tak? Jakiś jak zasypiał, to był taki moment mojej zgody na to. Ją głaskałam, ona już nie czuła tego głaskania, ale jakoś miałam taką potrzebę, ja miałam potrzebę jeszcze się pożegnać z nią. Głaskałam ją i głaskałam i godziłam się na to, że ona idzie dalej, że na to, że zostanę z poczuciem straty na chwilę. No. Tak to jest. To jest teraz wzruszenie, które bardziej jest wdzięcznością już niż smutkiem. To, co teraz czuję, to nie jest smutek, ból, tylko bardziej taka wdzięczność. Takie coś niewysłowionego. Takie coś, czego nie potrafię powiedzieć. Ja wtedy też płaczę, kiedy nie umiem sobie poradzić z emocjami. Nie wiem, gdzie je zaksięgować. To się pojawiają łzy, ale to nie są łzy takiego w tym momencie, takiej rozpaczy, takiego głębokiego smutku. To są takie łzy właśnie emocji, które są nieogarnialne dla mnie jeszcze w tej chwili. Wdzięczności. Nie wiem, jak to powiedzieć. Wdzięczności, że kogo odszedł, głupio to brzmi. Wdzięczności, że mogłam być przy tym, że mogłam to przeżyć w taki sposób. Wdzięczności za to, co zrobiła w moim życiu. Wdzięczności do siebie, że podołała mimo wszystko. Ja długo nie lubiłam mojego bycia Beksa, bo mi tak byłam przezywana tak w rodzinie, gdzieś tam Beksa. No. Ale teraz już lubię, bo wiecie co, jak ktoś dużo płacze, ma te emocje, wychodzą, to nie będzie chorować. Okej, słuchajcie, no kończymy. Mabia prawie przyszedł, ale ja właśnie kończę. Idę zająć się innymi rzeczami. Dzisiaj wymieniam opony, jadę na uczelnię. Dużo różnych rzeczy przede mną. Pięknego dnia. Dzwoneczek dzisiaj zaczęłam chyba ziemią. Nie, powietrze. To skończę ziemią, bo wczoraj była woda i ogień. Niech dzisiaj będzie powietrze i ziemia. Taka refleksja mnie naszła, bo się tu pojawił mężczyzna, że często mężczyźni traktują łzy kobiety jako coś strasznego, bo włącza się im rycerskość, chcieliby tę kobietę bronić,
A ona płacze i w dodatku czasami sama nie wie, czemu płacze. Więc nie można jej pomóc, bo nie wiadomo, co zrobić. No i tutaj taka dygresja jeszcze na koniec. Łzy to nie zawsze jest coś, co trzeba wycierać, tak? Co trzeba gasić. Może akurat Mar nie ma z tym, jakby nie jest to temat dla niego, ale no tak mi przyszło do głowy, bo się często z tym spotkałam. A czemu płaczesz, a nie płacz? A nie tylko od mężczyzn, od kobiet tak samo. Jesteśmy tacy, się czujemy bezradni wobec czyjegoś smutku. Ale tak jak mówię, łzy to nie zawsze jest smutek. No właśnie, płacz to nie jest słabość. Nie trzeba być silnym w tym przypadku. Siła jest czasami w płaczu. To jest pożegnanie, to jest efekt już odpuszczenia, tak? Towarzyszy mnóstwo emocjom. Orgazmowi nawet towarzyszy płacz. Bo są to takie emocje, kiedy właśnie odpuszczamy. Bardzo często się pojawia i mężczyźni wtedy też głupieją nieraz. Mówią, co ty, płaczesz? Nie? No, płaczę. No. To jest takie wyzwalające. Kiedy się wzruszamy, kiedy widzimy coś pięknego, te łzy się pojawiają. Ale też pojawiają się, kiedy jest rozpacz. Także może być to mylące. No to jeszcze raz dzwonię i Agusia odpoczywa i pięknego weekendu. Dla was wszystkich pięknego. Widzimy się w poniedziałek. Fajne rzeczy się dzieją w ogóle w Bielsku. Będą warsztaty w sobotę, nie w niedzielę, w Zbiżu. A potem jest koncert Górala w Bielsku wieczorem, w niedzielę. I w sobotę też coś jest. Aha, w sobotę jest z takimi fajne spotkania dla kobiet. Gdybyście chcieli zostali w Bielsku, czy zostały, to takim jest, zapraszam w imieniu Oli. Jakoś wieczorem, nie pamiętam o której godzinie. No a w niedzielę na koncert Górali Paprodziad. Ja już kupiłam bilety, więc pójdę. No, do zobaczyska. Ja jestem, bo ty jesteś i pamiętaj, Bóg ma dla ciebie coś lepszego.